Cześć, witam. Przede mną leży kolejna perła wydawnictwa Vesper, które specjalizuje się w wydawaniu książek horrorów, książek opowieści niesamowitych, między innymi Alana Edgara Poe czy Stefana Grabińskiego, Muzeum Dusz Czyśćcowych, opowieści niesamowite, ale nie tylko, bo pokazywałam Wam książkę taką właśnie grubą, pod tytułem Piosenka musi mieć tekst i muzykę o 200 polskich hitów muzycznych. Wydawnictwo Vesper, książki wydawnictwa Vesper są nie tylko interesujące, ale wspaniale wydane. Szata graficzna jest dopracowana do perfekcji. Lovecraft, Howard Lovecraft, amerykański twórca właśnie opowieści niesamowitych, opowieści fantastycznych, tworzył właściwie na początku XX wieku. I w tym zbiorze zatytułowanym Zew Cthulhu wydawnictwo zamieściło 5 jego najlepszych, zdaniem wydawnictwa, kultowych opowiadań. Już Wam mówię, jakie to są opowiadania. Tytułowy Zew Cthulhu, Widmo nad Imsot, Szepczący w ciemności, Zgroza w Dunwich i Kolor z innego wszechświata. Opowiadania są naprawdę świetne. Autor jest moim zdaniem mistrzem w tworzeniu klimatu. Klimatu grozy, klimatu czegoś, co ma nadejść. Akcja rozgrywa się w miejsca, które właściwie są w trakcie rozkładu. Wszystko dziczeje, wszystko, co tam się rozpada i gnije. Przygotowałam sobie 2 zestawy ulubionych przez autora wyrazów. I tak naprawdę to jest takie jak wyziewy, odór, smród, stęchlizna, fetor, zgnilizna, cuchnąć, ponieważ ten klimat fantastyki wiąże się z pojawianiem pewnych takich istot, pewnych takich brzydali, pewnych takich stworów, potworów, które właśnie zawsze śmierdzą. I po tym można poznać, że one są niedaleko, że się zbliżają. A te istoty to maszkara, dziwadło, ohyda, maszkaron, dziwoląg, upiór. Wszystko jest takie obślizgłe. Jest więc w twórczości autora bardzo wiele opisów, niewiele dialogów, ale to nic. To mistrzostwo w tworzeniu klimatu i mistrzostwo opisów zastępuje nam dialog. Zostajemy wciągnięci w tę zgniliznę, w ten gnijący świat. Zbliżamy się do tego jakiegoś stwora, który pustoszy okolice, który zabija ludzi. Jeszcze jedno ciekawe zjawisko. W tych opowiadaniach, kiedy już ta groza nadejdzie, kiedy grozi ludziom, kiedy niszczy ludzi, niszczy całe miasta i osiedla, naprzeciw tej grozy wychodzą naukowcy, dziennikarze, badacze, nie wiem, lekarze, którzy chcą tego maszkarona zbadać, chcą określić, kim on jest, skąd pochodzi, a więc zbliżają się, starają się pobrać jakieś tam próbki, są przedstawicielami tego, co Mickiewicz nazywa szkiełko i oko. I co? I zawsze przegrywają. To coś, ten świat demoniczny, świat pozazmysłowy, świat pozaludzki zawsze zwycięża. Autor więc, jak to tam Szekspir powiedział, są na niebie i ziemi, jak to? Są zjawiska na niebie i ziemi, o których nie śniło się filozofom, przekręciłam, filozofom i właśnie tak tu jest. Nawet pierwsze opowiadanie, czyli Zew Cthulhu, autor zaczyna w ten sposób, już Wam czytam, zaczyna w ten sposób. Największym dobrodziejstwem naszego świata wydaje się to, że człowiek nie potrafi objąć go rozumem. Żyjemy sobie na spokojnej wysepce niewiedzy, wśród czarnych mórz nieskończoności. Nie powinniśmy wypuszczać się z niej daleko. Autor uważany jest za twórcę mitu Cthulhu. Cthulhu, Bóg. Cthulhu, Bóg okrutny. Cthulhu, mieszkający w niedostępnych ostępach, w mieście, które mnie osobiście przypomina, jeżeli oglądaliście Wodny Świat z Kevinem Costnerem, to tam było na środku morza takie dziwne, zardzewiałe miasto i tam mieszka właśnie Cthulhu. Obudzić go to źle, bo wtedy on zaczyna się na ludziach
na ludziach mścić. I właśnie z taką zemstą Cthulhu mamy do czynienia w tym opowiadaniu. I już wam mówię. To, co ujrzeli, wymyka się wszelkim próbom opisu. Żaden język nie pomieści takich odkłani wrzaskliwego, niepamiętnego szaleństwa, upiornie zadających kłam wszelkim prawom materii, siły i kosmicznego porządku. Góra ruszyła z posad, czyli Cthulhu się obudził. Cthulhu odzyskał wolność i z rozkoszą ruszył na żer. To jest właśnie to kultowe opowiadanie autora. Jak mówię, miasta, które niszczą, które niszczy jakaś magiczna, ale też no, tragiczna dla mieszkańców siła. O Cthulhu było? Tak. Tak. Opis. Zaiste, nie trzeba było wyjątkowej wrażliwości na piękno, by zaniemówić na widok fantasmagorystycznej, nieziemskiej wspaniałości, która pyszniła się na poduszce purpurowego atłasu. Nawet teraz trudno mi ją opisać. O co chodzi? Chodzi o tę właśnie tiarę, przedstawioną na zakładce do książki. Tiara została wykonana z metalu, materiału, którego żaden naukowiec nie mógł zbadać, nie mógł powiedzieć, z czego jest ona wykonana. A była źródłem mocy, była źródłem przekleństwa dla ludzi, była źródłem wszystkiego złego. To zło, jak mówi autor, krąży wokół nas i czasem nieodpowiedzialny ruch człowieka może to zło uwolnić. Czasem zło przybywa z kosmosu. Przeczytam tam wam teraz mój ulubiony fragment. Już mój ulubiony fragment. Większe jak stodoła, wije się całe jak kłąb powrozów. Z kształtu wygląda trochę jak wielkie kurze jajo. Do tego cała kopa nóg, wielkich jak świńskie łby. I jak idzie, to te nożyska się chowają do połowy. Całe ciekłe jak jakaś galareta. I zrobione tak, jakby wziąć osobne powrozy i ciasno zwinąć. I te powrozy się tak skręcają. Wszędzie pełno wyłupiasty w ślepiu. Po bokach z 10 czy 20 ryjów czy trąb. Wielkich jak rury od pieca. I to podrzuca nimi i otwiera i zamyka. Całe szare w jakichś takich niebieskich czy purpurowych pierścieniach. I Boże, przynajświętszy, to pół twarzy na czubku. To jest właśnie opis takiego oślizgłego potwora, który budził grozę wśród mieszkańców miasteczka. Akcja dzieje się zawsze w Nowej Anglii, w Stanach Zjednoczonych, w okolicach miasta Providence, gdzie całe życie spędził autor. Był nawet zwany, jak to tam, samotnikiem z Providence i właśnie tam tworzył te swoje niesamowite opowieści. Perła wydawnictwa Vesper. Polecam, przeczytajcie, kupcie, bo naprawdę warto. Jeżeli nie zależy wam na dynamicznej akcji, ale chcecie się dać uwieść klimatowi, opisowi, nastrojowi, to ta książka jest dla was. Polecam. Dziękuję. Do zobaczenia.